ostatnie spotkanie, które odbyliśmy na forum międzynarodowym spółdzielczości, a dzisiejszym 20. spotkaniem, no, sytuacja rolników się zmieniła bardzo mocno. Rolnicy, którzy produkują nasiona, zboża, otrzymali bardzo ciężką sytuację, płynność finansowa i gospodarstwa została zachwiana, ponieważ nie mogli sprzedać swoich produktów. Jeśli chodzi o mleczarstwo, rolnicy produkujący mleko także wpadli w obniżone ceny mleka. I susza, woda, prawda, które spowodowały, że jeśli chodzi o miary, mamy plony zbóż, to natomiast jeśli chodzi o pasze objętościowe, tutaj jest dla hodowców bydła bardzo trudna sytuacja.